Cześć. Chciałbym się dzisiaj rozprawić z akumulatorami typu AGM. Zastanawiają się wszyscy, czy dolewać do tego akumulatora wody, czy nie dolewać. Większość ludzi oczywiście potwierdza, nie wolno, bo to zniszczy akumulator. Ale no niestety nie mogę się z tym zgodzić, bo praktyka pokazuje jak zwykle trochę coś innego niż nam się wmawia. Słuchajcie, to jest akumulator typu AGM. On się tym charakteryzuje, że można powiedzieć, że jest akumulatorem suchym. Czyli może pracować w prawie wszystkich płaszczyznach, oprócz dnem do góry, żeby po prostu ta ciecz, która ewentualnie może się tam skroplić, żeby po prostu nie wypływała tutaj tymi bocznymi otworami wentylacyjnymi. Ale trzeba sobie powiedzieć, że te akumulatory tracą dużo szybciej wodę niż akumulatory z elektrolitem płynnym. I znowu niestety trzeba powiedzieć, że to jest dezinformacja, to co nam się wmawia, to co mówią nam sprzedawcy, to co mówią nam producenci. No niestety nie można się z tym zgodzić, że te akumulatory nie wymagają żadnych czynności eksploatacyjnych, żadnego dolewania wody. Zobaczcie, te akumulatory mają korki. Jak weźmiecie sobie taki przyrząd, czyli jakiś tam nożyk, wyczujecie pod nalepką, że coś tam się znajduje. Trzeba sobie powycinać tutaj ładnie okrągłe otwory. Zaraz wam pokażę, jak to otworzyć. I jeśli mielibyśmy tutaj do czynienia z nowym akumulatorem, to dobrze jest wyposażyć się w wagę. Oczywiście nie w tak małą wagę, bo do tego akumulatora trzeba by było mieć tutaj jakąś porządną wagę, która zważy nam do 30 kilogramów co najmniej, z dokładnością przynajmniej do drugiego miejsca po przecinku. Ale ja wam to pokazuję tylko w sposób symboliczny. Chciałbym wam też pokazać przy okazji, jak różni się waga w akumulatorach różnych producentów i różnej jakości. Popatrzcie, to są wszystko akumulatory w tej chwili 7 amperogodzin. Jakiś tam Secure Box. Zobaczcie na wagę, 1850. Akumulator EuroPower. Ile waży? Więc stąd wynika później różnica w cenie i rzeczywista pojemność tych akumulatorów. Ale nie będę się teraz na tym skupiał, bo nie o to mi tutaj chodziło. Chodzi o to, żeby po prostu nauczyć się dbać o te akumulatory AGM, no bo nie są zbyt tanimi akumulatorami. No niestety jak każdy wie, kto musiał je kupić, no kosztują sobie parę złotych. I dobrze byłoby się wyposażyć, gdy mamy jeszcze zupełnie nowy, nieużywany akumulator, jakiś dobry marker, odpowiedni do koloru obudowy. Ten jest akurat czarny, no ale można by tutaj gdzieś na jakichś białych przestrzeniach, bądź też biały jakiś tam marker. Bądź też jakiś gwóźdź i po prostu trzeba sobie tutaj dokładnie wagę napisać na tym akumulatorze. I później po jakimś roku czy dwóch wziąć i po prostu go zważyć i porównać. I podzielić sobie przez 6 i dolać tyle wody do cel, ile tutaj nam tej wagi ubyło. Jeżeli mamy do czynienia z akumulatorem kilkuletnim, już wyeksploatowanym trochę, którego używamy już czas jakiś, chciałbym wam pokazać, jak się do tego akumulatora zabrać, jak sobie go tutaj przywrócić do używalności, bo trzeba powiedzieć, że z doświadczenia, jakie tutaj już nabyłem, 4x5 akumulatorów no wraca do poprzedniej sprawności. No może nie do 100%, ale do 90-80. Przydatne są do tego takie kleszcze, dowolną celę, jaką byśmy tutaj chcieli sobie otworzyć. Po prostu przykładamy i mocno dociskając przekręcamy. No, bardzo ładnie się odkręca. No i teraz tak, osoby, które jeszcze nie widziały, jak wygląda akumulator AGM w środku, to może nam się uda tutaj coś podejrzeć. Cechą charakterystyczną tych akumulatorów są białe maty szklane, które oddzielają od siebie
płyty ołowiowe i ja do tego akumulatora dolewałem już w tej chwili wody. Powiem Wam zaraz, jak to zrobić, ile tej wody dolać, w jaki sposób. Jak się do tego zabrać? Nie dolewamy tutaj elektrolitu. Trzeba dolać po prostu czystej wody destylowanej. Zaraz Wam powiem, jak to zrobić i ile. Bierzemy sobie czystą wodę. Bierzemy papierki lakmusowe, bo chcę Wam pokazać, na czym to polega i jak to będzie wyglądało. I teraz tak. Ta woda powinna być teoretycznie czysta, ale dlatego, że ja tutaj zanurzam aerometr, no to jest już delikatnie skażona przez elektrolit. Chociaż może tego jeszcze nie będzie bardzo widać. W każdym razie ten papierek nie powinien jakoś specjalnie zmienić koloru. No tu jak widzicie, gdzieś tam jakaś kropeczka czerwona, bo gdzieś tam się może troszkę kwasu dostało. Ale generalnie to jest czysta woda, ona tutaj się nie odbarwia. Tylko tyle, co tutaj gdzieś troszeczkę tego elektrolitu się dostało. Więc mamy taki kolor. A do naszego akumulatora będziemy wlewać wodę, którą delikatnie skazimy sobie elektrolitem. Ja sobie kupiłem elektrolit gotowy, 5 litrów w bańce. I mogę sobie dolać tego z bańki z elektrolitem. I wystarczy tego bardzo małą ilość. Bo chodzi tylko o to, żeby ta woda po prostu zaczęła lepiej przewodzić prąd elektryczny, bo to ma być elektrolit. Z założenia woda destylowana tego prądu nie przewodzi, dlatego że nie posiada żadnych minerałów w sobie. A elektrolit ma już takie właściwości, że jednak ten prąd elektryczny przewodzi. Więc żeby trochę poprawić przewodność i w takim mocno wysuszonym akumulatorze ułatwić nam jego naprawę, żeby po prostu ten prąd elektryczny zaczął przyjmować. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda w tej chwili pH takiej wody. No jak widać, kolor już się wyraźnie zmienił. Jest już mocno kwaśny. Także wystarczyła taka mała ilość tego elektrolitu, żeby odbarwić dość mocno papierek lakmusowy i zmienić pH i przewodność elektryczną tej wody destylowanej. I do takiego akumulatora, który jest już używany 7-8 lat, trudno określić jak długo, trzeba wlać. Ja wlewam tutaj, jak zaczynam się takim akumulatorem zajmować, wlewam tu około 40-50 ml tej wody destylowanej, skażonej elektrolitem do każdej z cel. I ładuję początkowo do 15 V. Czyli tak jak mówiliście, jak wszyscy wiedzą, te akumulatory powinny się ładować do 14,4 bądź też maksymalnie do 14,9 V. I stosuję tutaj taką technikę, którą znalazłem w internecie, którą opracował doktor z niemieckiego instytutu w Aachen. Ja już to sprawdziłem na kilku akumulatorach, bardzo ładnie się to sprawdza, bardzo ładnie akumulatory się regenerują. Ten akumulator ja otrzymałem z takimi parametrami, jak tutaj widać. Czyli 430 EN-ów, 39 SOH. To może być troszkę zakłamane, bo akumulator powiedzmy, że nie był doładowany do końca. I zobaczcie, po wlaniu wody, naładowaniu oddał 44 amperogodziny. Później po ładowaniu pierwszym, czyli do 15 V i później po wysycaniu tylko jedną dobę, już widzicie tutaj poprawę parametrów, SOH już jest 88%, prąd rozruchowy wzrósł już o 200 A, rezystancja spadła,
No i zobaczcie, ile prądu oddał. To już ponad 10 amperogodzin, tam 12 amperogodzin więcej prądu ten akumulator już oddał po pierwszym ładowaniu takim i cyklu ładowania. Z tym, że nie był to pełny cykl. Tutaj ten doktor z Aachen przyjmuje, tak jak widzicie tutaj na tej mojej tablicy, powinno się ten akumulator ładować najpierw do 15 V i gdy prąd spadnie mniej więcej do 1,5 A, robimy taki manewr. Ustawiamy prąd ładowania w granicach 2% pojemności tego akumulatora i uwalniamy napięcie. Czyli nie zwracamy uwagi na to, do jakiego napięcia ten akumulator dojdzie. Po prostu musimy przestać się bać. Zalaliśmy go wodą, nie musimy się obawiać o to, że ten akumulator się zniszczy, bo nam odparuje woda. No już otwarliśmy sobie go, uzupełniliśmy tę wodę, więc ona już po prostu, nawet jak nam odparuje, to sobie ją uzupełnimy, więc po prostu myślę, że tego lęku możemy się już wyzbyć. I teraz cała ta zabawa polega na tym, żeby wysycać ten akumulator przez 3 do 4 dni, tak żeby wprowadzić do niego po naładowaniu do 15 V jeszcze około 120 do 180% jego pojemności. I teraz to podwyższone napięcie powoduje większe zagęszczenie jonów podczas regeneracji tego akumulatora, podczas odsiarczania, i to powoduje, że ten akumulator odsiarcza się dużo szybciej, dużo lepiej i przywraca swoje parametry. Także to jest bardzo fajny sposób. Ja w taki sposób odratowałem już kilka akumulatorów. Nawet jeżeli ten akumulator ma uszkodzoną celę, to okazywało się, że ten akumulator po dolaniu wody, po ładowaniu przestał się grzać i udało się taki akumulator naładować i po prostu naprawić. Więc myślę, że możemy tutaj zdementować te całe dezinformacje, które nam się tutaj przekazuje, że do akumulatoriów AGM no, nie dolewa się wody. No niestety dolewa się i trzeba tę wodę dolewać, dlatego że te akumulatory tracą wodę, tak jak mówiłem już na początku, tracą ją dużo szybciej niż akumulatory kwasowo-ołowiowe z elektrolitem płynnym. I po prostu praktyka pokazuje, że trzeba tę wodę uzupełniać i to bardzo przedłuża życie naszych akumulatorów i powoduje, że akumulator, który po 8 latach na przykład przestaje funkcjonować, będzie działał pewnie jeszcze drugie tyle po uzupełnieniu wody i będziemy dalej mogli się tym cieszyć i nie będziemy musieli wyrzucać pieniędzy na kolejny nowy akumulator. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki i pozdrawiam.